Hello wszystkim, z tej strony PGA, to jest kolejny odcinek Miejskich Legend Gier z mojej strony, ponieważ tak zdecydowałem. No i jako, że jestem chory, to dostałem motywacyjnego kopa, albo raczej byłem chory pisząc scenariusz. Tak więc na pewno wiecie o tym, że całkiem niedawno został wydany remake Resident Evil 2. No i z tego co widzę, to gra przyjęła się całkiem dobrze, bo ludzie mówią o niej w samych superlatywach, no... A co ja mogę powiedzieć na jej temat? Nic, bo jeszcze w nią nie grałem. Ale no, będąc mniej więcej na czasie, zdecydowałem zrobić jakieś MLG w tematyce Resident Evil. I chyba najlepszym tematem byłaby wersja beta oryginału RE2, ze względu na to, jak bardzo różniła się od tego, co mamy dzisiaj. Ale wyszło na to, że filmik o tym zrobiłem już dawno temu! Shit! Ale nie tylko Resident Evil 2 miało ciekawy cykl tworzenia warty zbadania i przedstawienia. Czwarta część też przeszła przez całkiem spore zmiany, zanim została wydana, a jej różne wersje doprowadziły do pewnych całkiem ciekawych rezultatów. A jeżeli mówimy o produkcie finalnym, no cóż, bardziej zorientowane na akcję niż na survival horror, Resident Evil 4 zostało krzyknięte najlepszą częścią z tej serii. Jest też na listach najlubieńszych gier wielu graczy, jak i top listach najlepszych gier wszechczasów zamknij się Windows 7. 10 znaczy się, już nawet kurde mi numerki się mylą. Jeśli chodzi o mnie, czwórka jest bardzo dobra i ograłem ją kilka razy, jednak osobiście wolę bardziej tradycyjne Residenty, ponieważ jestem buntownikiem i zawsze muszę płynąć w pław, a nie razem z prądem. Ale na serio, RE4 jest bardzo dobre i jeżeli ktoś nie ograł tej gry, to powinien to zrobić, tym bardziej dlatego, że została wydana na każdą możliwą platformę. A ja czekam wciąż na Resident Evil 4 Calculator Edition. Więc tym bardziej eksploracja tego, co miało kiedyś powstać, powinna być całkiem ciekawa. Przynajmniej dla mnie, bo lubię takie rzeczy. Proces tworzenia Resident Evil 4 był dość kłopotliwy dla Capcomu. Sam projekt stworzenia czwartej części Resident Evil rozpoczął się w roku 1998 na PlayStation 2. No a zważając na to, że RE4 zostało wydane na początku 2005 roku na GameCube, to... No widać, że dość sporo działo się za kulisami w międzyczasie. Tym bardziej dlatego, że pozostałe gry wychodziły w o wiele krótszym czasie. Jako, że seria Resident Evil wkraczała na nowy, potężniejszy sprzęt, to Capcom miało wizję, by wybić się z nią na nowe wyżyny, by spróbować czegoś nowego, więc... Od samego początku RE4 było bardziej skierowane na akcję niż survival horror, a najlepszym dowodem była pierwsza wersja gry. Shinji Mikami chciał stworzyć grę, która ociekała stylem i gotyckimi, horrorowymi motywami, jako że nowy sprzęt oznaczał wiele nowych możliwości. No i oczywiście eksperymenty, które w epoce PS2 dawały różne rezultaty. Praca nad pierwszym buildem gry rozpoczęła się właśnie z taką mentalnością. Niestety podczas tworzenia napotkano na pewne komplikacje, jak poprawne zaimplementowanie fajności w uniwersum Resident Evil i projekt coraz bardziej zbaczał z korzeni survival horrorowych. Fabularnie, według pierwszej wersji, Resident Evil 4 miało dziać się w przyszłości i koncentrować się na tajemnicy wokół Tonego Redgrave'a oraz jego brata bliźniaka Virgila, synami prezydenta Umbrelli Earla Spencera, którzy stali się superludźmi po wszczepieniu im wirusa G. Rozgrywka miała bardzo mocno przypominać klasyczne Residenty, jednak ze względu na nieruchomą kamerę Tony nie wyglądał dostatecznie zajebiaszczo podczas walki z broni palnej, więc postanowiono ją zmienić na bardziej dynamiczną. Jednak mimo to nie szło im zbyt dobrze i postanowili ostatecznie zacząć RE4 od nowa. Jednak nie wszystko zostało stracone. Jeżeli to, co powiedziałem przed chwilą, brzmiało dość znajomo, to w sumie... co po niektórym mogła już się zapalić żarówka. Otóż pierwszy build Residenta 4 został przerobiony na Devil May Cry. Fabularnie należało zmienić kilka rzeczy, jak imię protagonisty na Dante, wywalić wszelakie nawiązania do Umbrelli, w gameplayu dać bronie białe razem z broniami palnymi i proszę bardzo. W sumie to tylko logiczne, że Devil May Cry jest tak jakby odłamem serii Resident Evil, zważając na liczne podobieństwa między nimi, jak mroczniejszy klimat na przykład, albo... potwory i gotyckie zamki. W sumie DMC 5 też wyszło dość niedawno, więc proszę bardzo, zahaczyłem też i o tą serię. Stylowo! Ale wracając, Resident Evil 4 zaliczyło swój pierwszy restart. I nie ostatni.
Tym razem Capcom próbowało swoich sił w bardziej tradycyjnych elementach tej serii. Tak właśnie powstał build zatytułowany Castle, z którego jest nawet zwiastun, który wygląda ciekawie i miał powstać tylko i wyłącznie na GameCube, mimo tego, że pierwsze prace opierały się na PlayStation 2. Dlaczego? Otóż Resident Evil 4 było częścią pewnej umowy między Nintendo oraz Capcomem, by wydać ją oraz cztery inne tytuły z ich szyldu tylko i wyłącznie na konsolę GameCube. Umowa była nazwana wtedy Capcom 5, co na serio udało im się bardzo mocno, nawet bardzo, bardzo mocno. Sam temat tego odcinka dostał wersję na PS2 po to, by uniknąć strat. Jako że Sony w tamtych czasach wojowało na markecie i to mocno, ba nawet na tej konsoli dostaliśmy dodatkowy content, ten los został także podzielony przez Beautiful Joe oraz Killer 7. Co do dwóch ostatnich gier, PN03 oraz Dead Phoenix, pierwsze zostały ekskluzywnym tytułem na klocku ze względu na to, że gra była po prostu średnia, a drugie zostało poddane kasacji. Więc tak naprawdę z pięciu tytułów na wyłączność Nintendo dostało jeden! Jej! Wracając do zamku, było już widać, że to właśnie Leon będzie protagonistą tej części, co raczej zostało aż do samego końca. Szczerze mówiąc, w niektórych miejscach widzę nawet finalną wersję RE4, na przykład kiedy Leon chodzi po tym korytarzu, to bardzo mocno kojarzy mi się z zamkiem Salazara. Ogólnie w tej wersji Leon miał zbadać zamek w Europie należący do Spencera. W tym samym czasie, gdy wykonuje swoją misję, zamek zostaje zaatakowany przez Alberta Weskera, który wypuszcza na niego, oh my god, kolejnego wirusa, bo czemu kurde nie, tym razem nazwanego Progenitor Virus, ponieważ odkryli, że litery w alfabecie mogą otworzyć słowa. Całe szczęście Leon wychodzi z tego cało, jednak zostaje zarażony, bo nic nigdy nie może być w życiu proste. Ten build miał także posiadać kampanię poboczną, w której nieznana partnerka Leona miała zbudzić się ze snu w zamku i eksplorować go razem ze swoim zmutowanym biologicznie psem. Po dość krótkim czasie zamkowa wersja została poddana kasacji ze względu na problemy techniczne podczas tworzenia. Najbardziej podawanym przykładem był przeciwnik o nazwie Black Fog, czyli Czarna Mgła, oraz fakt, że Capcom z tamtejszą technologią nie mogło go odpowiednio zanimować. A to jest coś, co udało mi się dopiero zrobić w piątej części poprzez Uroborosa, także znanego jako potwór z Klopa. Tak jak poprzednim razem, wersja zamkowa nie została wyrzucona do śmieci. Otóż na jej podstawie powstało Haunting Ground, gra, w którą nigdy nie miałem okazji zagrać, ale bardzo chciałbym, bo słyszałem, że jest bardzo psychotyczna, a to jest właśnie najlepsze w życiu. Następcą zamku była wersja Hallucination, zwana także Hookmanem, czyli człowiekiem z hakiem. Ogólnie cały build był tylko i wyłącznie testem zbudowanym na podstawie materiałów z zamku i nie było w nim żadnego oparcia fabularnego. Powstał tylko i wyłącznie z inspiracji sceny z filmu The Lost Souls, czyli Zagubione dusze, aczkolwiek tłumaczenia tytułów filmów na polski mogą mieć różne efekty, więc nie powołujcie się na ten tytuł, który podałem, bo może brzmieć inaczej. W samym filmie była scenka, w której główna postać znajdowała się w opuszczonym budynku razem z zabójcą. Niestety sam nie mogę lepiej zilustrować, o co chodzi, bo albo nie widziałem tego filmu, albo go nie pamiętam. Tak czy inaczej, tym razem mamy konkretny gameplay w formie filmiku demonstracyjnego całego buildu, który jest już dość konkretny i można doszukać się różnych podobieństw do RE4, którą już znamy. Jak na przykład to, że celowanie odbywa się z widoku trzeciej osoby, przynajmniej w większości przypadków, bo można dopatrzyć się momentów, w których kamera nie jest za postacią. Co według mnie oznaczało, że być może były dwa tryby celowania, jeden klasyczny i drugi dokładniejszy, no i podczas dokładniejszego celowania widać laser, co także się zachowało. A czy wspomniałem, jak fajnie Leon trzyma latarkę i pistolet? Koniec końców gameplay wygląda, jakby był czymś rodem z Silent Hilla niż z Resident Evil. Mimo to, że halucynacje są spowodowane przez wirusa, ale mi jako tako się spodobał. Jednak co do samego człowieka z hakiem, który ściga Leona w drugiej połowie dema, mam mieszane odczucia, dlatego że nie znoszę, gdy jakieś gówno za mną gania. Nie dlatego, że mnie to straszy i się boję i to jest oh my god, robię pod siebie. Tylko, że to denerwuje. I tak, powiem wprost, Nemesis z trójki jest bardziej wkurwiający niż straszny, tak samo jak Mr. X. Oto jedna kontrowersyjna opinia na dziś. Jednak i tym razem
przez problemy techniczne ta wersja też została poddana kasacji. Tym razem ze względu na fakt potrzeby zrobienia dwóch wersji tego samego pokoju, w sensie wersji normalnej i podczas halucynogenowania, plus fakt, że GameCube nie był w stanie załadować jednocześnie obu tych wersji, dokładał także problemów dla Capcomu. Z Hookmana niestety nie powstało już nic konkretnego. Żadna gra, żaden dodatkowy projekt po prostu został zapomniany. Niemniej jednak w 2017 roku dostaliśmy fanowskie demo oparte na tym buildzie zatytułowane Code Madman. I tak wiem, że jako że coś jest fanowskie, to jest w tym kontekście bezużyteczne, ale gdybym o tym nie powiedział, to ludzie by wspomnieli o tym w komentarzach i wszyscy wiemy, jak to jest w tych komentarzach. 50 osób jednocześnie może mówić o tej samej rzeczy. No i szczerze mówiąc, tak patrząc na te całe demo, jest całkiem spoko, chociaż osobiście spodziewałem się rekreacji tego, co było na filmiku z gameplaya, a nie chodzenia po zrecyklingowanych asetach z finałowej wersji gry. Niemniej jednak demo pokazuje, że R4 oparte na buildzie z Hookmanem z porządną dawką halucynacji mogłoby zadziałać. No może nie jako Resident Evil samo w sobie, ale jako oddzielna gra na pewno. No i ogólnie, jeżeli interesuje Was Code Madman, to link do pobrania tego dema znajdziecie w opisie. Osobiście polecam zapoznanie się z nim. I tak oto doszliśmy do ostatniej wersji zatytułowanej Zombie Version, o której tak naprawdę nie wiemy nic konkretnego poza kilkoma szczegółami. Jak zapewne można wywnioskować po tytule, tym razem skoncentrowano się na korzeniach tej serii, czyli na zwykłych trupach, jednak Shinji Mikami wypierdzielił ten projekt w kosmos przez to, że gra była dla nudnych starych fanów tej serii, no i dostało się jej jeszcze za monotonność. Ogólnie wiadomo jeszcze było, że w wersji z zombiakami miał pokazać się jakiś nowy typ humanoidalnego przeciwnika o nazwie Dabamen czy coś takiego i staram się bardzo mocno tego nie nazwać Dabmenem, no bo nie jestem nekrofilem. Tak czy inaczej, później zostali przerobieni na Ganadosów, których to znamy i odstrzeliwać im łby kochamy. Więc w tym momencie Shinji Mikami przejął władzę nad projektem i piąty build R4 był czymś, co ostatecznie zostało wydane na GameCube w 2005 roku. Jednak zanim to się stało, to najpierw Capcom wydało jakieś 3 dema, które było ciężko wyszukać przez Nintendo oraz sprawę z Romami. Jak się cieszę, że potracili ekskluzywność do gier Capcomu te ponad 10 lat temu, zasłużyli sobie. Jednak mimo wszystko udało mi się jakimś cudem dokopać do jednej z tych wersji dem i przynajmniej mogę powiedzieć, jak mniej więcej wyglądało R4 w pewnym momencie finalizacji. Ready, go! Ogólnie demo dzieje się w pierwszych 15 minutach gry. Od samego punktu A aż po walkę w wiosce. Rzucając okiem, demo nie różni się aż tak bardzo od wersji finalnej, jednak gdy się wgłębi w to, co ma do zaoferowania, rzeczy stają się interesujące. Pamiętacie może tą scenkę w wiosce przed tym, jak wiochmeni zaczynają nas atakować? Zaraz przed konfrontacją mamy możliwość użycia lornetki, jeden jedyny raz w całej grze, by przyjrzeć się, co tam się wyrabia. Otóż w demie możemy jej używać, kiedy tylko chcemy. W ogóle to zawsze zastanawiało mnie, czemu możemy jej użyć tylko tam, ale w sumie możliwe, że Capcom wywaliło tą opcję ze względu na ograniczenia techniczne, żeby chociażby gracze nie mogli oglądać ledwo czytujących się tekstur, no i zostaje też fakt ich renderowania z większymi detalami na większych dystansach, a to też jest całkiem zasobożerne. Mimo to szkoduje tej lornetki. Poza tym HUD wygląda nieco inaczej. Chociaż z tego co kojarzę, pasek zdrowia ma dokładnie taki wygląd w wersji japońskiej, amerykańskiej na GameCube, więc whatever. Inwentarz wygląda o wiele bardziej tradycyjnie jak w klasycznych Residentach, z tą różnicą, że tu mamy od cholery miejsca na przedmioty. Nóż jest traktowany jak oddzielna broń, zamiast bycia przypisanym domyślnie do jednego przycisku, co jest dość kłopotliwe ze względu na często otwieranie inwentarza przy pudłach, gdy nie chce się marnować naboi w pistolecie, albo przy dobijaniu leżących wieśniaków, którzy, przy okazji powiem, mają inne głosy. Cieszę się, że zostały zmienione, bo brzmią dość chujowo. A propos uzbrojenia, da się tu przeładować broń przez menu. Oh my fucking god! A inne drobiazgi, które to zauważyłem, to fakt, że gdy przeciwnik cię złapie, to nie ma możliwości wykonania QTE, by się wydostać, ale on po prostu robi to automatycznie, a gdy ktoś weźmie nas od tylca, nie tracimy w ogóle HP! Jej!
Tak jak powiedziałem wcześniej, były jeszcze inne wersje demonstracyjne RE4, w których można było chociażby założyć tłumik do pistoleta, rzekomo, bądź dzwonić do Hannigan, kiedy nam się tylko chciało, rzekomo. Jednak nie mogę ani tego obalić, ani zaprzeczyć, ani potwierdzić. Nie chce mi się szukać tych dem, a to, które znalazłem, i tak zajęło mi dość długo. 3 dni, kurde! Więc dla zainteresowanych zostawiam link w opisie tego dema, w które grałem. Polecam ogarnąć Dolphina jako emulator. Zostawię także linki do filmików pokazujących gameplay innych wersji demonstracyjnych, o ile znajdę jakieś interesujące. No i proszę bardzo, tak mniej więcej wyglądał cykl tworzenia RE4. Ta było wiele kłopotów z tą grą, jednak cieszę się, że finalne RE4 wyszło jak wyszło, ponieważ to jest naprawdę dobra giera. Minus pilnowanie tej bździągwy Ashley, jak na moje mogli ją wyciąć, ale trudno. W sumie fajny jest też fakt, że z poprzednich buildów tej gry powstały inne produkcje, co nie dzieje się zbyt często, bo zwykle wersje beta są po prostu chowane w sejfie deweloperów i zapominane. A tu proszę bardzo, gdyby nie Resident Evil, nie dostalibyśmy Devil May Cry oraz Haunting Grounds. Żałuję tylko, że nie dało się nic zrobić z Hookmanem. Nawet teraz, jako że hardware jest o wiele silniejszy, Capcom mogłoby wskrzesić ten pomysł w formie jakiegoś survival horrora. No ale cóż, zamiast tego mamy tego ekskluzywnego Residenta wydanego na wyłączność GameCube'a, przeportowanego na każdą platformę pod słońcem. Więc jeżeli nie mieliście możliwości zagrać w tą grę, to... jak was interesuje, to proszę bardzo! Macie możliwość zagrania nawet w nią na mikrofalówkę. To był PG, do następnego razu.